Mundial tuż, tuż. Od czerwca Polska, myślę, że i większość krajów Europy i świata będzie żyło Mundialem. My chcemy tym Mundialem już dzisiaj. Pomysł ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęliśmy z dużym zainteresowaniem i chęcią współorganizowania go. 2018 rok to Mistrzostwa Świata. Trzeba coś zrobić dla dzieciaków, dla tych najmłodszych. I tak określiliśmy w toku dyskusji w OZPN-ie z pracownikami, współpracownikami, że nazwiemy ten turniej Mini Mundial Skrzata. Mini to znaczy taki mniejszy. I mini to tak naprawdę dla najmniejszych, których prowadzimy, którym organizujemy życie piłkarskie w województwie opolskim, czyli dla skrzatów. Od brzegu, poprzez Guchołazy, poprzez Praszkę, poprzez Nysę, więc 24 zespoły, 240 dzieci na trzech boiskach. Gramy czterech na boisko, mamy 10 zawodników w drużynie, więc trzeba jasno podzielić na pierwszy, drugi skład, tak żeby każdy wiedział, kto wychodzi od początku, kto wchodzi na boisko, gdy jest zmiana. Kto wygra mecz? Wracamy do pewnych tradycji. Kiedyś takie wydarzenia były organizowane w hali widowiskowo-sportowej Okrąglak. Były robione mundiale. Dzisiejsze wydarzenie ma troszeczkę inny wymiar, ponieważ nie dążymy do rywalizacji sportowej, a dążymy do pokazania pozytywnego stereotypu dla kibiców, czyli pozytywnego wizerunku kibicowania. To dla nas jest najważniejsza sprawa. Zachęciliśmy kibiców, rodziców do tego, żeby dopingowali swoje pociechy pozytywnie, przebrali się, śpiewali, utożsamiali się z daną reprezentacją narodową i przyniosło to efekt. Mamy mocne głosy, krzyczymy, kibicujemy naszym dzieciom. Pani tam bardzo miła nas pomalowała, więc myślę, że wszystko jest dobrze i dajemy radę. A kogo dzisiaj wspieracie? BTP Stal i Panamę! Panama! 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 Pierwszy raz wystąpiłem bez próby. Tak zgrany zespół, rodzice przychodzą na treningi tych młodych, wspaniałych, przyszłych zawodników i jakoś ta chemia wśród nas zaczęła rządzić. Ja mojemu bratu życzę i wszystkim Spidersom jak najlepiej, żeby zaszli jak najdalej. Można powiedzieć, że maluchy ciężko pracują w chwili obecnej, walcząc z kolegami. My staramy się to wsparcie zorganizować optymalnie. Cieszymy się wszyscy i współpracujemy wszyscy. Przygotowaliśmy transparent, przygotowaliśmy koszulki, przygotowaliśmy flagę. Przede wszystkim przygotowaliśmy się mentalnie, że tak powiem, tak? Żeby być z naszymi dzieciakami, żeby ich wspierać, żeby się dobrze bawić. Argentyna! Argentyna! Stojąc na poziomie parkietu, robi to wrażenie, po prostu czujemy się jak na prawdziwych mistrzostwach świata. Mi się to podoba, że można się dobrze bawić z kolegami zrobić, no i tyle. Dzieci się czują pewniej na boisku i wiedzą, że ktoś ich z boku wspomaga i wspiera. To są takie rzeczy, które dzieciom są właśnie potrzebne. One potrzebują rywalizacji, one potrzebują pozytywnego wspierania. Ten doping nam daje, przeszkadza graczom innym, nam pomaga. Was najwięcej bramek strzela? Ja! Wszyscy! Ja 6! Ja 7! Trochę wygrywamy, przegrywamy. Nawet nie wiemy, kto wygrał, kto ile bramek strzelił. Oczywiście, dzieci sobie liczyły, analizowały, ale myślę, że zabawa była najważniejsza. Najważniejsza jest dla nas dobra zabawa. Dobra zabawa. Dobra zabawa! Zawsze są wielkie emocje, jak nasze pociechy ganiają za piłką i jeszcze zdarza im się, a często im się zdarza wygrywać. Dzisiaj rodzice po prostu szaleli na trybunach pozytywnie nagradzali dzieci brawami i myślę, że uśmiech dziecka był dzisiaj największym sukcesem tego turnieju. Mi wróciły jakieś wspomnienia z lat młodości, kiedy miałem przyjemność również w tego typu imprezach uczestniczyć w hali widowiskowo-sportowej Okrąglak. Jest to najnowocześniejsza hala w naszym województwie, więc myślę, że dodało to smaczku emocjom piłkarskim. Myślę, że dzisiaj hala spełniła swoje oczekiwania, spełniła wymagania dla tych dzieciaczków, więc i oprawa całego wydarzenia poprzez strefę boiskową, bandy same, które powodowały to, że
że mogliśmy mieć ciągłą grę poprzez strefę rozrywki, którą przygotowała nam firma Terenowiec, więc to wszystko dopełniło całości. Jest to dla dzieci bardzo duże przeżycie, dlatego że jest to duży obiekt, jest to bardzo dużo zawodników, rodziców, zespołów. No a poziom sportowy z uwagi na to, że są tu praktycznie wszystkie kluby takie wiodące z Opolszczyzny, jest naprawdę bardzo fajnie. Krzyczymy. Jest Stasio. Hiszpania. Hiszpania. Dużo uśmiechu, dużo fajnej zabawy. Kibice też jak widać świetnie się bawią, także mówię, to jest celem dzisiejszego turnieju. Gratuluję Cię, Miko. Proszę bardzo. Jest wygląd. Spójrz tam na tego pana. O właśnie. Taki to oto mamy piękny dyplom. Emilka od małego już zaczęła po prostu brać piłkę i kopać. Jest cały czas temat piłka. Każdy był zachwycony właśnie, że ona w tym wieku potrafiła no, takie zmyłki robić, takie uniki. W naszej drużynie gra również dziewczynka Natalka. Zaczęła chodzić na zajęcia do nas około roku temu. Przyjmujemy wszystkie dzieci, które lubią grać w piłkę. I bardzo fajnie jej to wychodzi i załapała się do tej dziesiątki dzisiaj na ten turniej. Jest bardzo ambitna i należy jej się gra tutaj. Widzimy, jak nasze dzieci się rozwijają. Widzimy, jak rozwijają się u nich różne umiejętności społeczne. Jakby to nie jest kwestia tylko piłki nożnej, ale zasad, samodyscypliny, relacji społecznych, bycia w grupie, uczenia się otwartości na innych. Bardzo dużo naprawdę bardzo fajnych, potrzebnych na życie rzeczy. Mieliśmy także w tej rywalizacji zieloną kartkę fair play. Za godną postawę, za właściwą postawę w sporcie i myślę, że to także jest fajna zabawa. Poprzez piłkę uczymy się i bawimy się. To jest najważniejsze. To jest początek mundialu, mistrzostw świata. W niedługim okresie czasu będziemy mieć w kwietniu na tej hali finał Pucharu Polski Futsalu. W maju Orliki na mundial, czyli już na trawie w Kluczborku przy okazji finału Pucharu Polski. Czerwiec to mistrzostwa świata, lipiec piłka plażowa, oldboyowa i wrzesień znów ruszamy z pełną energią. 3 mecze w województwie opolskim U19, prawdopodobnie Opole, Grodków, Brzeg, czyli rok 2018, można powiedzieć, to rok piłkarski. Super. Tak zrobimy. Ole, 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 ole.